Pralka podłączona? To ruszamy z praniem. Na początek kilka przydatnych wskazówek. Opróżnij kieszenie w ubraniach, zamknij wszystkie zamki błyskawiczne oraz zapnij guziki. Małe lub delikatne rzeczy wkładaj do specjalnych woreczków. Staraj się segregować pranie pod kątem kolorów i rodzaju materiału, co pozwoli zachować na dłużej właściwości i kolor tkanin, szczególnie jasnych. Zwracaj też uwagę na oznaczenia na metkach. Niektóre rzeczy wymagają na przykład prania w niskiej temperaturze czy programu pranie ręczne. Ubrania, szczególnie te z nadrukami, piesz na lewej stronie. Dzięki temu nadruki nie będą narażone na ocieranie się o bęben pralki czy inne rzeczy. Piesz rzeczy o różnych rozmiarach podczas jednego cyklu. Taki zabieg poprawi ruch wsadu w pralce. Dzięki funkcji Max Load wyświetlacz pokaże Ci możliwą maksymalną wagę załadunku dla wybranego prania. Pamiętaj, że przeładowana pralka to gorsze efekty prania. I ostatnia sprawa. Detergenty. Wystarczy, że uzupełnisz pojemnik odpowiednimi środkami do prania, a pralka dzięki funkcji OptiDose Pro automatycznie pobierze ich optymalną ilość w zależności od programu i wagi prania. Czysta wygoda. Teraz wystarczy, że wstawisz pranie.